pierwsze półrocze 2016 roku spółka zakończyła wynikiem, grupa kapitałowa zakończyła wynikiem netto na poziomie 298 milionów złotych. Jest to wynik niższy niż porównywalny w roku 2015, natomiast na to miał duży wpływ uwarunkowania makroekonomiczne, czyli cena miedzi, cena molibdenu. Spółka, porównując te okresy, jednak uzyskała koszt jednostkowy na dużo niższym poziomie, bo 12% w stosunku do okresu porównywalnego 2015 roku. I gdybyśmy brać w porównywalnych warunkach, czyli porównując te uwarunkowania makroekonomiczne, to koszt jednostkowy i tak by spadł o 6%, czyli to jest korzystne, pokazujemy, że dbamy o optymalizację kosztów. Najważniejsze priorytety na drugie półrocze 2016 roku to jest weryfikacja strategii, weryfikacja tych wszystkich projektów, czyli obliczanie ich efektywności i też okresu życia tych projektów, bo to będzie istotne do określenia tego zweryfikowanej strategii, jak również dokończenie tych wszystkich inwestycji tutaj u nas krajowych, czyli piec zawiesinowy i uruchomienie w 4. kwartale bieżącego roku, jak również realizacja projektu Głogów Głęboki.